Cześć, witajcie w kolejnym haulu zakupowym, tym razem papierniczym, bo dawno też takiego nie robiłam, a wiem, że bardzo lubicie takie haule, a ja bardzo lubię kupować takie rzeczy, więc przejdźmy od razu do tego, żeby nie przedłużać. Pierwszą rzeczą, jak już możecie zauważyć, są te piękne wstążki materiałowe. Coraz bardziej przekonuję się właśnie do materiałowych wstążek, one wyglądają niezwykle uroczo. Dużo ładniej się prezentują niż takie zwykłe wstążki. I tutaj mamy właśnie z takimi kociekami, coś dla miłośników kotów. I z takimi łezkami, kropelkami. Bardzo, bardzo ładnie się prezentują. Zresztą mogę Wam to pokazać na przykładzie prezentu, który niedawno pakowałam. I tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Ten papier pakowy jest również nowy, bardzo mocny, byłam zszokowana jego wytrzymałością. Jednak jakość papieru ma znaczenie. I tak się prezentuje ta wstążeczka. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. No, to tyle, jeżeli chodzi o wstążkę. Kolejną rzeczą jest coś, co mi się bardzo, bardzo spodobało. Są to takie pudełeczka w kształcie takich właśnie różnych domków, które można wykorzystać do zrobienia kalendarza adwentowego, więc ja w tym roku, co roku wykonuję właśnie kalendarze adwentowe i w tym roku posłużę się już takimi gotowymi produktami i pewnie Wam pokażę, jakie wykorzystam do zrobienia właśnie kalendarza adwentowego. W takim jednym opakowaniu znajduje się 8 różnych domków, że jestem bardzo, bardzo ciekawa. Widzicie, tu są różne domki. Są to takie domki właśnie holenderskie. Kupiłam to w tutejszym sklepie Hema. I do tego dokupiłam również naklejki od razu z cyferkami. Tu znajduje się 24 numerki, więc no mam już na to pomysł, na pewno nie omieszkam podzielić się nim z Wami, także z tego jestem mega zadowolona. Kolejną rzeczą taką brokatową są takie washi tape, właśnie kolorowe, brokatowe, dużo takich mieniących się. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Może teraz. W każdym razie się wszystkie mienią. I bardzo ładnie, bardzo fajnie się prezentują, bardzo kolorowe. Także zobaczymy, pewnie je jakoś ciekawie wykorzystam. Kolejną rzeczą są nic innego jak kartki urodzinowe. Ja zawsze lubię mieć zapas kartek urodzinowych z tego względu, że jak wypada nam jakaś sytuacja, gdzie musimy, czy ja muszę wysłać kartkę, czy idziemy na jakieś urodziny, to zawsze później jest problem z kartką urodzinową. A tak zawsze mam w zapasie i kupiłam 4 za 2 euro. Jest właśnie taki sklep, gdzie zawsze kupuję, bo tam mają, można wybrać 4 różne z bardzo fajnym designem. I tylko za 2 euro, więc to jest deal życia, powiedziałabym. I zobaczcie, jak ładnie się prezentują. Happy birthday to you. To jest jedna. Tutaj jest druga, taka bardziej, powiedziałabym, męska, bo taka ciemna. It's party time. I co fajne jest, one mają tutaj taką kieszonkę na to, żeby na przykład dać jakieś kartę zakupową czy pieniążki włożyć. Także to jest też bardzo przydatna forma w kartkach takich urodzinowych. I tutaj taka z prezentami może być nawet wykorzystana na święta, tak na dobrą sprawę. Także to jeżeli chodzi o kartki. Kolejnym zakupem były takie, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, a nie chcę powiedzieć czegoś głupiego. W każdym razie są to takie kółka do obszywania, tak?
wkłada się tu materiał i szyje się jakieś takie. Wiem, że moja mama je używała, jak byłam mała. I haftowała właśnie, o, do haftowania. Ja je wykorzystam, zależy mi na tym największym, bo wykorzystam do zrobienia takiej dziecięcej karuzeli dla Bobaska. Więc taki mam plan i szukałam długo tych kółeczek, nigdzie nie mogłam znaleźć, w końcu mi się udało. I też prawdopodobnie pokażę to jako DIY tutaj na kanale. I do tego dokupiłam ze sklepu Sostrene Grenes takie również do zrobienia DIY, tylko już takie świąteczne, bo ja też nigdzie nie mogłam znaleźć takich materiałów do zrobienia tej karuzeli, a nie chciałam zamawiać z jakichś stron, więc tutaj mam cały taki, podoba mi się ten pomponik, nie wiem, czy wykorzystam wszystko z tych elementów, ale coś na pewno tak. Także tutaj jeszcze mamy całą resztę, którą się wykorzystuje. Także no, generalnie jest to do zrobienia takiej girlandy, jak widzicie, świątecznej. No i zobaczymy. Podoba mi się ten ludzik i ta gwiazdeczka. Może serduszko. Zobaczymy, co wykorzystam z tego. I to mnie kosztowało, słuchajcie, 2,36 euro. Także zobaczymy. I do tego dokupiłam, bo bardzo mi się podobają takie karuzele właśnie z takimi pomponami. I niektóre są tylko z samymi pomponami. To też rewelacyjnie wygląda, aczkolwiek nie mogłam znaleźć takich kolorów, jakie chciałam. I na jedyne, jakie natrafiłam, które podpadły mojemu gustowi, są takie właśnie najzwyklejsze pompony biało-czarne. Do tego myślę, że jak podam jakiegoś koloru z tego opakowania, to może jakoś to będzie w całości ładnie wyglądać. Zobaczymy. Jeszcze pewnie coś wymyślę. Na pewno Wam pokażę. I to kosztowało w sklepie, tutejszym sklepie Zeiman, 50 centów, jak widzicie, 49 centów. Także żadne pieniądze. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi właśnie o taki haul papierniczo, no nie całkiem papierniczo, no bo to nie jest papiernicze, ale myślę, że Wam, przynajmniej mam nadzieję, że spodobało Wam się i słuchajcie, do następnego razu, trzymajcie się, pa, pa.